4 i 5 czerwca na naszym wydziale odbyła się kolejna edycja konferencji poświęconej przyszłości mediów publicznych. Nie zabrakło paneli tematycznych oraz komentarzy osób ze środowiska. Dość szerzeniu dezinformacji przez Macieja Świrskiego. Dość mydlenia oczu. Dość puszczania fake newsów na temat tego, co dzieje się w mediach publicznych. Maciej Świrski jako przewodniczący Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji nadużywa władzy i swojego stanowiska. Postępuje zgodnie z jedną ideologią. Blokuje pluralizm. Mimo kontrowersyjnego briefingu konferencja miała na celu przede wszystkim poruszenie tematów związanych z rozwojem mediów publicznych. W trakcie niej paneliści przedstawili własne postulaty. Przede wszystkim istotne są intencje. Przede wszystkim ludziom, którzy tymi mediami będą zarządzać, powinno zależeć na tym, by te ustawowe funkcje spełniać, a te ustawowe funkcje nie są nawet teraz opisane źle, bo wśród tych ustawowych funkcji znajduje się m.in. edukacja medialna. Podczas paneli tematycznych poruszane były tematy zasięgu mediów lokalnych, ich wpływu na lokalną społeczność i wizję ich rozwoju. Pojawiły się takie platformy w internecie do przekazywania różnego rodzaju treści. Kiedyś myśmy zastanawiali się, co się stanie z radiem i były takie głosy, że radio właściwie przestanie istnieć, że ta fonia nie będzie już atrakcyjna. Tymczasem pojawiły się podcasty, pojawiły się duże platformy, na których można różnego rodzaju podcasty załączać. To jest głównie internet i to jest, uważam, przyszłość mediów. Likwidacja czy reforma? Pytanie to próbowali rozwiązać paneliści i uczestnicy konferencji. A to, jak rozwiną się media, ocenimy z biegiem czasu.